przychodząc do konkursu Mister Polski, miałem profil na Instagramie, teraz mówię konkretnie o Instagramie, ale nigdy jakby nie działałem na tym, nie wstawiałem zdjęć, nie robiłem Insta Stories, ale od kiedy zaczął się konkurs i wiedziałem, że jest to jakaś podstawa, żeby zaistnieć w show biznesie, żeby mieć jakiś tytuł, żeby dobrze widnieć w social media, stwierdziłem, że wezmę się za to i zrobiłem to moim zdaniem w 100%. Przede wszystkim chcę teraz na swoim profilu pokazywać swoją pasję. Pasję, którą jest taniec. Więc chcę pokazywać siebie jako tancerza, chcę pokazywać ludzi, z którymi współpracuję, więc to będzie mój priorytet. A jak dużo z życia prywatnego tam się znajdzie? Co zobaczymy? Moje życie prywatne tak naprawdę przekłada się na życie zawodowe, bo bardzo dużo czasu spędzam na sali tanecznej przy różnych produkcjach telewizyjnych, tanecznych produkcjach. Dlatego łączę życie zawodowe z życiem prywatnym, bo kocham to, co robię, kocham to, co robię, kocham swoją pracę. Dlatego moim zdaniem dzięki temu pokazuję i życie zawodowe, a zarazem życie prywatne. Moim zdaniem dzięki temu, że zastanawiam się, co wstawiam, kiedy wstawiam i w jaki sposób to opisuję, też dało mi ten tytuł mistera social media. A jak odbierasz ocenianie przez pryzmat tylko urody? Bo właśnie jeżeli chodzi o takie konkursy jak Mister Polski, no to jest jedno z głównych kryteriów. Jest jednym z głównych kryteriów, ale moim zdaniem nie najważniejsze, bo bardzo ważną kwestią w dzisiejszych czasach, w show biznesie, w tym, co można zrobić, żeby fala po wygranej nie szła w tendencję spadkową, jest osobowość, czyli wykorzystanie tego, co się ma w głowie, tego, jakie się ma plany i jak tym mądrze operować.